bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Panie burmistrzu, chciałbym zapytać w związku z tym, że remont przemysłowy idzie tak dynamicznie i dokończymy do granicy gminy. Czy ten odcinek Maleńcza, Huberta do gminy, do Karoliny będzie zrobiony w najbliższym czasie, bo przedsiębiorcy z tej części miasta bardzo narzekają. Zostało tam chyba 800 metrów i warto by było to jakoś zsynchronizować z tymi placami. Ostatnio rozmawiałem z przedsiębiorcą, piecze nam chleb, o 30% nam spadły obroty, to wszystko się jakoś przeciąga i każdy remont w mieście powoduje, że są takie problemy przedsiębiorców. Także chciałbym zapytać, czy jest szansa w przyszłym roku synchronizować tą inwestycję? W czerwcowym protokole z obrad naszej rady zobowiązał się pan, znaczy oznajmił, że będzie wykonany remont studzienek na ulicy Klonowej i Spacerowej we wrześniu, najpóźniej w październiku. Chciałam zapytać, kiedy będzie, ponieważ 100 tysięcy w budżecie było na ten rok uchwalone. I chciałabym, żeby pan burmistrz naprawdę, jak mówi, no to bierze odpowiedzialność za to, co mówi, bo też w protokole jest napisane, że ławeczki na Klonowej to najwyżej w Poprzek. To jest drwina z radnego, który interpeluje albo prosi o coś, zgłasza. Na Grzeszaka są dwie, a na Klonowej w okolicach dworca Anielina też o co najmniej o dwie bym prosiła. Dziękuję. Z prośbą w imieniu mieszkańców ulicy Różanej i ulicy Wiśniowej to jest o możliwe uwarczenie żyjącym wzmożonymi opadami przejażdżymi ulicami. Jest utrudnione przejście, jest już praktycznie niemożliwe. Tam część jest podłoże dość gliniaste. No jest to na pewno utrudnienie duże dla mieszkańców. Czy byłaby możliwość tutaj pomocy kwestii ulicy Różanej i Wiśniowej? Chciałem zwrócić się do pana burmistrza z prośbą o wystosowanie do Komendy Powiatowej Policji wniosku o patrole piesze na ulicach miasta Mińsko-Mazowiecki. Jeśli są, to przynajmniej są za rzadkie. Ja spotkałem się ostatnio z patrolem, może nie w interwencji, proszę państwa. Natomiast, taki żartek. Natomiast zauważyłem, rozumiem, dopiero zluźnienia potrzeba. Zauważyłem patrol, ale dość rzadko ten patrol się przemieszcza ulicami miasta, jeśli chodzi o pieszych. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, proszę państwa, ulica Stankowizna. Proszę o zmianę organizacji ruchu na ulicy Stankowizna ze względu na to, że ulica Stankowizna stała się w tej chwili parkingiem dla samochodów, niekoniecznie mieszkańców miasta Mińsko-Mazowieckich. I utrudnia przede wszystkim ruch na tej ulicy i pieszy, i kołowiec. Kolejna rzecz, proszę państwa, to jest przedsiębiorca, który ma swoje miejsce na ulicy Sosnkowskiego, ruch Sosnkowskiego ulicy Wesołej. Ja interpelowałem już w tej sprawie do pana burmistrza o podjęcie działań w celu usunięcia tych gór piachu, tak można to nazwać, ze względu na uciążliwość dla mieszkańców okolicznych osiedli, jak i domków jednorodzinnych. To zgłaszali mi mieszkańcy, dlatego przekazuję. Chciałem zapytać się, czy pan burmistrz w tej sprawie już podjął jakieś działania, bo wiem, że miały być podjęte. I proszę państwa, kolejna rzecz, dość istotna, ważna dla komunikacji. Jak wiecie państwo, został ostatnio otwarte nowe centrum handlowe w okolicy Kauflanda. No i w tej chwili, proszę państwa, zaczął się problem powiększać, jeśli chodzi o komunikację. Pytanie jest do pana burmistrza, czy pan burmistrz przewiduje przynajmniej w przyszłym roku opracowanie koncepcji dotyczącej udrożnienia tego ruchu kołowego w okolicy
tego nowego centrum, ulicy Kaplanta, Biedronki, który spowodowałby odciążenie tego miejsca dla użytkowników, tych, którzy niekoniecznie muszą korzystać z tych centrów handlowych, tylko chcą się dostać na ulicę Sienicką, Klonową, na drugą stronę. Wiem, że taka koncepcja, gdzieś Państwo swego czasu opracowywaliście, od ulicy Dźwigowej, Łokowej, ja nie chcę się na ten temat wypowiadać, ponieważ nie jestem ekspertem, ale czy Pan Burmistrz przewiduje taką koncepcję w przyszłym roku w celu udrożnienia komunikacji w tym terenie? Dziękuję bardzo. Odcinek Huberta w długości około 800 metrów zostanie zsynchronizowany z tą inwestycją przebudowy ulicy Przemysłowej. Jeżeli Rada Miasta wpisze tą inwestycję w budżet na 2017 rok, to burmistrz będzie to wykonywał. Taka jest kolejność. Przypomnę tylko, że podobna długość ulicy Dąbrówki, 900 metrów, wymagała bardzo dużych zabiegów, sporządzenia dokumentacji projektowej, pozyskania środków zewnętrznych, koszt inwestycji około 5 milionów. Podobnej długości ulica i to jest taki koszt, w związku z tym myślę, że Pan Radny w braku dokumentacji projektowej ulicy Huberta powinien zdawać sobie sprawę, że jest to, byłoby to raczej niemożliwe, żeby to zsynchronizować z remontem, gdzie ulica Przemysłowa ma dokumentację, pozwolenie na budowę, zagwarantowane środki zewnętrzne i będzie prowadzone w przyszłym roku. Remont ulicy Klonowej i Ławeczki, ja nie przypominam sobie żadnej mojej ironicznej wypowiedzi dotyczącej interpelacji. Na ulicy Klonowej nie ma miejsca na postawienie ławeczek i na pewno nie będziemy takiego pomysłu realizować, dlatego że byłoby to bardzo niebezpieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu. Jeżeli chodzi o studzienki, ja myślę, że postaramy się jeszcze w tym roku to dokonać, jeżeli pogoda pozwoli i środki finansowe wystarczą. Przypominam Państwu, że jeżeli chodzi o środki na remont i bieżące utrzymanie dróg, wskazanie tam tytułu do tego remontu stanowi tak naprawdę tylko przykładowe wymienienie pozycji do remontu w uzasadnieniu. Natomiast te pozycje nie znajdują się z konkretnie przypisanymi kwotami w samej uchwale budżetowej, tylko w uzasadnieniu są podawane. W związku z tym powoływanie się, że na jakiś konkretny remont było przeznaczone konkretne pieniądze, to jest nieprawda, dlatego że budżet zawiera ogólną kwotę na bieżące utrzymanie dróg, które są realizowane w budżecie miasta. Jeżeli chodzi o ulicę Wiśniową i Różaną, przekazuję w tym momencie dyspozycję do Zarządu Dróg Miejskich o to, aby dokonać inspekcji stanu tej nawierzchni i podjąć doraźne kroki. Jeżeli chodzi o patrole piesze policji i moje pismo dotyczące zwiększenia, to oczywiście mogę takie pismo wystosować. Prosiłbym jednak o bardziej sprecyzowanie, jakby czego one miałyby dotyczyć, bo podejrzewam, że na tak ogólne wezwanie dostanę dosyć ogólną odpowiedź, jak najbardziej. I oczywiście jest to możliwe. Jeżeli chodzi o Górę Piachów, z tego co ustaliliśmy, przedsiębiorca posiada ważne zezwolenia, tak, na magazynowanie tego rodzaju środków czy substancji, w związku z tym tutaj oddziaływania z naszej strony, ponieważ teren jest przeznaczony w odpowiedni sposób w planie zagospodarowania miejscowego, nasze oddziaływanie byłoby nieskuteczne. Moim zdaniem tutaj oddziaływanie negatywne mogłoby się co jedynie skończyć pozwem cywilnym mieszkańców sąsiednich nieruchomości na skutek oddziaływania negatywnego na ich własność poprzez im emisję bezpośrednie w tym przypadku na te grunty sąsiednie, ale to jest pozew cywilny, tutaj naszej władztwa miasta niestety nie ma. Udrożnienie ruchu kołowego, tak, jest rzeczywiście taka koncepcja, dokumentacja projektowa, jeżeli chodzi o
przeprowadzenie drogi w ramach specustawy drogowej z no mniej więcej w przebiegającej w pobliżu tego centrum Nowego Handlowego oraz Kauflandu, później łączącej tą drogę z drogą z ulicą Dźwigową i dalej do ulicy Łąkowej, to rzeczywiście mogłoby w jakiś sposób odciążyć ten ruch kołowy i spowodować większą płynność na tym skrzyżowaniu. Natomiast co do możliwości realizacji tej inwestycji, to myślę, że możliwości budżetowe nam będą to określały, czy akurat ta inwestycja będzie miała szansę na realizację. I oczywiście, jeżeli chodzi o ulicę Dębową i Chabrową, to tutaj już była prowadzona korespondencja ze mną, jeżeli chodzi o mieszkańców i Zarząd Dróg Miejskich. Nawet już też odpowiedział, że podejmie tutaj kroki. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.